Pabieńskim Centrum Medycznym ponownie zostanie uruchomiony oddział covidowy. Taką decyzję podjął wojewoda łódzki. Szpital musi przygotować 65 łóżek, w tym 6 do intensywnej terapii dla osób ze zdiagnozowanym COVID-19. Ponadto na oddziale tym musi znaleźć się 6 łóżek izolacyjnych z myślą o osobach z podejrzeniem koronawirusa, które źle się czują i mają objawy choroby. Oddział covidowy zlokalizowany będzie na 4 piętrze w miejscu oddziałów rehabilitacji i rehabilitacji neurologicznej wczesnej, których funkcjonowanie znów czasowo będzie zawieszone. Oznacza to, że część pacjentów wypisanych zostanie do domów, a osoby, których stan zdrowia na to nie pozwoli, przeniesieni zostaną w inne miejsca, na przykład na neurologię lub przetransportowani do innych szpitali. Uruchomienie oddziału covidowego nastąpi w najbliższą środę 24 marca. Działać ma do odwołania. Przypomnijmy, po raz pierwszy oddział covidowy w naszym szpitalu funkcjonował od 1 listopada ubiegłego roku do 7 stycznia tego roku. W tym czasie przebywały na nim 272 osoby chore na COVID-19. Od 1 marca rozpoczęły się prace związane z przebudową linii tramwajowej realizowanej w ramach projektu Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabieńce-Ksawerów na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Łaskiej. Kilka dni później, 10 marca, ruszyły prace na kolejnym odcinku, a mianowicie na ulicy Warszawskiej od ulicy Kaplicznej do ulicy Sikorskiego, gdzie prowadzona jest rozbiórka torowiska. Tymczasem główny wykonawca przebudowy, spółka ProGreg Infracity, poinformował o przystąpieniu do dalszego etapu prac i kolejnym wprowadzeniu w nocy z 21 na 22 marca tymczasowej organizacji ruchu. Będzie ona miała miejsce na ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Żgowskiej, od Dużego Skrętu, do ulicy Widzewskiej na granicy z gminą Ksawerów. W związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych na wymienionym odcinku wygrodzony zostanie teren budowy obejmujący torowisko tramwajowe po zachodniej stronie ulicy. Ruch ulicą Warszawską wciąż odbywać się będzie w obu kierunkach, jednak należy liczyć się z możliwością wystąpienia miejscowych zajęć pasa ruchu w miejscach prowadzonych w danym momencie prac. Kierowcy muszą wziąć pod uwagę wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę ze względów bezpieczeństwa. Jak informuje wykonawca inwestycji, wprowadzona organizacja ruchu nie wpłynie na sposób funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Jak wynika z raportu Ministerstwa Zdrowia, na dzień dzisiejszy, 19 marca, w powiecie pabieńskim przybyło 98 nowych osób chorych na COVID-19. Obecnie wskaźnik liczby zakażonych na 10 tysięcy mieszkańców wynosi 8,22. Ostatniej doby wykonano 316 testów, z czego wynik pozytywny uzyskały 102 osoby. Jedna osoba zmarła. Zgon był spowodowany wirusem COVID-19. Wyzdrowiało natomiast 105 osób. Kwarantanną objętych jest 1403 mieszkańców naszego powiatu. W województwie łódzkim osób chorych na COVID-19 podczas ostatniej doby przybyło 1360. W Łódzkiem wskaźnik liczby zakażonych na 10 tysięcy mieszkańców wynosi 5,55. Zgodnie z decyzją rządu od najbliższej soboty 20 marca zaczną obowiązywać rozszerzone zasady bezpieczeństwa w całym kraju. W związku z drastycznym pogorszeniem się sytuacji epidemicznej od jutra zawieszona zostaje działalność hoteli. Wyjątek stanowią hotele robotnicze oraz noclegi świadczone w ramach podróży służbowych. Zamknięte zostają galerie handlowe z wyjątkiem m.in. sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe i pralnie. Nie pójdziemy do teatru, muzeum, galerii sztuki, choć mogą organizować próby i ćwiczenia, a także wydarzenia online. Nie obejrzymy również filmu na dużym ekranie w kinie oraz w domach i ośrodkach kultury. Zawieszona zostaje działalność basenów, oprócz tych znajdujących się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej. Nie skorzystamy z sauny, solarium, łaźni tureckiej, kasyna, klubów fitness i siłowni. Od jutra nieczynne będą stoki narciarskie oraz obiekty sportowe. W przypadku tych drugich działać one mogą wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności. Ze względów bezpieczeństwa wszyscy uczniowie, w tym także w klasach 1-3, będą uczyć się zdalnie. Wszystkie wymienione obostrzenia obowiązywać będą przez 3 tygodnie do 9 kwietnia, czyli obejmą także okres świąt wielkanocnych.
Dodatkowo rząd rekomenduje pracę zdalną wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Jednocześnie minister zdrowia przypomniał o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, czyli zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki i częstym wietrzeniu pomieszczeń. 4 wykonawców zgłosiło swój akces wybudowania bieżni lekkoatletycznej na stadionie Mosiru, okazało się po otwarciu ofert przetargowych. To już 2 przetarg, jaki ogłoszono na realizację inwestycji. Poprzedni unieważniono ze względu na przekroczone kwoty, jakie pojawiły się w ofertach w stosunku do tej, jaką miasto było przygotowane wyłożyć na sfinansowanie tej inwestycji, a jest to, przypomnijmy, 2 900 000 zł. Oferty, które zostały otwarte w nowym przetargu, również przewyższają ten budżet. Najtańsza opiewa na kwotę 4 052 956 zł, czyli jest wyższa o prawie 1 153 000 zł. Najdroższa wynosi 4 790 000. Prezydent Grzegorz Mackiewicz, zapytany przez nas o dalsze losy realizacji budowy bieżni połączoną z budową urządzeń i infrastruktury towarzyszącej na stadionie, stwierdził, że co prawda kwota zaoferowana przez potencjalnych wykonawców jest wyższa, ale do założonego budżetu pochodzącego z dotacji z Funduszu Inwestycji Lokalnych można dołożyć pieniądze z miejskiego budżetu. Czekamy na otwarcie ofert w przetargu na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13 na terenie PTC w miejscu starego basenu i wówczas podejmiemy decyzję, dodał prezydent. 3. inwestycja z zakresu sportowych to budowa budynku szkutni na Lewitynie wraz z infrastrukturą i układem drogowym. W tym przetargu wpłynęły 4 oferty, które również przekraczają zaplanowany przez miasto budżet na jej realizację. Otwarcie ofert na budowę hali sportowej ma nastąpić 23 marca. Wówczas znane będą już wszystkie dane finansowe na wymienione 3 inwestycje i zapewne wtedy zapadną ostateczne decyzje. Ale jak wynika z wypowiedzi prezydenta, miasto chce zakończyć temat ich realizacji ostatecznie i pozytywnie. Zakończyła się rekrutacja do przedszkoli miejskich. Od 24 lutego do 16 marca wnioski składali rodzice dzieci, które jeszcze nie chodzą do przedszkola. Do 12 placówek miejskich ogółem wpłynęło 881 wniosków. Ta duża ilość wynika z możliwości składania deklaracji w przypadku każdego dziecka do 3 placówek ze wskazaniem priorytetów. Teraz wnioski poddane zostaną weryfikacji. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przedszkola wywieszą 25 marca. Od tego dnia do 29 marca rodzice w pisemnym oświadczeniu powinni potwierdzić chęć przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola. Imienne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych przedszkoli mają zostać wywieszone w placówkach 8 kwietnia. Jeżeli zdarzyłoby się tak, że któreś z dzieci nie znajdzie miejsca w przedszkolu ze względu na to, że po prostu dane przedszkole było oblegane wyjątkowo, wtedy prezydent zaproponuje stosownym listem rodzicom tychże dzieci inne lokalizacje, inne przedszkola, ale możemy tutaj zagwarantować, że wszystkie dzieciaki, które zgłoszą się do naboru, znajdą miejsca w naszych przedszkolach. Przypomnijmy, wcześniej zakończyła się wczesna procedura rekrutacji do przedszkoli miejskich. Od 1 do 12 lutego rodzice uczęszczających już do przedszkola dzieci składali deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego swoich pociech. Formularzy wpłynęło 1411, co oznacza, że tyle dzieci od września będzie chodziło nadal do tych samych placówek, co obecnie. W trwającym roku szkolnym w przedszkolach miejskich w naszym mieście funkcjonuje 80 grup, do których uczęszcza 1865 dzieci. Koszykarki Grotlauer po 2-krotnym zwycięstwie nad Eneą Gorzów Wielkopolski awansowały do rundy ćwierćfinałowej rozgrywek pierwszej ligi. Przeciwnikiem naszej ekipy na tym etapie jest Top Market MKS Pruszków. Gospodarzem pierwszego meczu, który odbył się w minioną środę 17 marca, z racji wyższej pozycji w tabeli po rundzie zasadniczej był Pruszków. Pierwsze punkty w tym spotkaniu zdobyły gospodynie, ale chwilę potem był już remis. Kolejne minuty to klasyczna walka kosz za kosz przy zmieniającym się prowadzeniu. Po 7 minutach gry na tablicy był remis po 15, ale pierwszą kwartę wygrały Pruszkowianki 21-18. Na początku drugiej odsłony faulowana Ewelina Gala wykorzystała 2 osobiste, zmniejszając dystans do przeciwniczek do 1 oczka. Gospodynie jednak szybko zareagowały i zaczęły ponownie powiększać przewagę, która po 4 minutach wzrosła do 7 punktów 31-24.
Pobieńczanki nie odpuściły i w połowie kwarty zbliżyły się na 3 punkty przy wyniku 31-28. Ale taka sytuacja nie trwała zbyt długo, bo Pruszkowianki złapały wiatr w żagle i w pozostałych do zakończenia tej kwarty 5 minutach zdobyły 14 punktów, a podopieczny Sylwii Wlaźlek połowę tego. MKS Pruszków wygrał drugą odsłonę 24-17 i w połowie meczu prowadził 45-35. Po przerwie gra była wyrównana, na trafienia rywalek odpowiadała celnym rzutem drużyna przeciwna. Trzecia kwarta zakończyła się remisem 13-13. Ostatnią kwartę Pabieńczanki rozpoczęły od celnej trójki Natalii Danych i trafieniu za dwa Patrycji Kirsz. Tym samym Grodlauer zbliżył się do gospodyń na 5 punktów, ale Pruszkowianki szybko odrobiły tę stratę i znów prowadziły 10 punktami na 7 minut do końca spotkania. Nie udały się próby dojścia rywalek i zniwelowania przewagi. Top Market MKS Pruszków wygrał czwartą kwartę 15-12 i pokonał ostatecznie Grodlauer 73-60. Najskuteczniejszą w naszej ekipie była Ewelina Gala, która zdobyła 19 punktów, 13 zapisała na swoim koncie Natalia Danych, 11 Magdalena Grzelak, 9 Aleksandra Dziwińska, 6 Natalia Łopińska i 2 Patrycja Kirsz. Rewanżowe spotkanie w Pabieńcach odbędzie się w sobotę 20 marca o godzinie 15.00.